Koniec okienka transferowego w Polsce. Siemano, witam was już po 6 września i godzinie 23.59, czyli po ostatnim dniu okienka transferowego w Polsce. Działo się, sporo było transferów, przede wszystkim wykonanych przez Raków Częstochowa. Raków szalał, ale nie ma się co dziwić, skoro zarobili prawie 20 milionów euro tego lata. Dlatego też nie bawili się w ściąganie zawodników za darmo, płacili bardzo dobrze, ale zanim o tym powiem, to też jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do lajkowania i subskrybowania tego kanału i też obejrzyj sobie wcześniejsze odcinki transferowe, no bo tutaj ze wszystkim byliśmy na tym kanale na bieżąco. Jedziemy z odcinkiem. Słowo się rzekło, na początek tego odcinka warto powiedzieć o tym największym transferze, który wydarzył się ostatniego dnia okienka, czyli oczywiście Michael Ameo przechodzi z Piasta Gliwice do Rakowa Częstochowa. Jest to piłkarz, który no, w zasadzie już w czwartek był na testach medycznych w Częstochowie, no ale jednak mimo wszystko ten transfer w końcu został potwierdzony dopiero w piątek, czyli właśnie 6 września. Ameo może grywać na skrzydle, na ofensywnym pomocniku, może w tym systemie u Papszuna też szykowany na wahadło, no to się dopiero okaże. W każdym razie już w samym tym sezonie ma na koncie 3 gole w 7 spotkaniach. No a mając 23 lata ma też już spore doświadczenie, 95 meczów w Ekstraklasie, do tego 15 zdobytych goli, a także sumując sobie występy w pierwszej i drugiej lidze, było ich ponad 70. I teraz myślę, że jest to duży krok w jego karierze. Raków aktywował klauzulę, według której Ameo mógł opuścić Piasta za pieniądze rzędu miliona euro. Piłkarz od razu też przystał na warunki oferowane przez klub, więc szybko się dogadali i podpisał umowę do 2029 roku. Raków zarobił tego lata ogromne pieniądze, ponieważ jest to kwota około 20 milionów euro, także też fajnie, że wydaje te pieniądze w Polsce, więc kręci się to okienko transferowe u nas w Ekstraklasie na tyle, że też daje innym klubom zarobić i to też nie jest pierwszy raz, ponieważ rok temu również robił takie transfery jak ściągnięcie Johna Jeboacha, Łukasza Zwolińskiego czy Kamila Pestki. Też Dawid Drachal na przykład przyszedł z Miedzi Legnica do Rakowa i to też były naprawdę fajne ruchy, ponieważ ściągnęli po prostu bardzo dobrych, wyróżniających się piłkarzy z polskiej ligi, za których też no aż tyle nie trzeba płacić i widać, że nie zraził się do tego typu ruchów i w tym okienku również takich dokonał, no nawet Makuch, ale no właśnie możemy powiedzieć o Mosurze wcześniej i teraz właśnie o Michaelu Ameo, ściągnięte za około 1 000 000 euro, została aktywowana właśnie klauzula i może te transfery z polskiej ligi są nieco tańsze, ale też raczej chodzi o te perspektywy też zarobku. No widać nawet na samym Johnie Jeboachu, za którego zapłacili 1,5 miliona euro, no, sprzedali go za 2,5, co prawda jeszcze tam musieli oddać 10% do Śląska Wrocław, ale nawet na takim transferze udało się coś zarobić, więc no, wydaje mi się, że pewnie też na to samo liczą w przypadku Ameoa czy też innych graczy. No i właśnie kolejny ruch, który został wykonany dosłownie na zamknięciu okienka, czyli Jesus Diaz. Ja dostałem maila od Rakowa Częstochowa dosłownie o godzinie 23.59, więc też byłem dosyć zaskoczony. No nie spodziewałem się, że piłkarz też z pierwszej ligi ze Stali Rzeszów przyjdzie do Rakowa Częstochowa, no ale jest. Jest to zawodnik, który gra na skrzydle lub też na środku ataku. Dopiero co rozegrał pierwszy sezon na poziomie pierwszej ligi w Rzeszowie, a już trafia do Rakowa na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. W sezonie 22-23, gdy Raków zdobywał Mistrzostwo Polski, Diaz grał jeszcze w Kosmosie Nowotaniec, z którym zrobił awans do trzeciej ligi z czwartej ligi podkarpackiej. W pierwszej lidze strzelił 7 goli, zanotował 3 asysty, z czego 3 gole i 1 asysta w zaledwie kilku spotkaniach tego sezonu. No w każdym razie na pewno zawodnicy z Kolumbii o nazwisku Diaz kojarzą się bardzo dobrze. A skoro jesteśmy przy Rakowie, no to też pora powiedzieć o zawodnikach, którzy ten klub opuszczają. Pierwszym z nich jest Jakub Myszor, który w sumie już jak w zimie przychodził do Częstochowy, no to było wiadomo, że rywalizacja będzie naprawdę duża i niekoniecznie musi ją wygrać. No tak się oczywiście nie stało, bo uwaga, w Ekstraklasie od tego czasu rozegrał 35 minut. Myszor idzie na wypożyczenie do Ruchu Chorzów i chwała mu za to, że idzie tam, gdzie będzie grał. Najwyższa pora, no dziwny był to ruch do Rakowa, ale też rozumiem, że jak zgłasza się mistrz Polski, to trudno mu odmówić zarówno przez pryzmat pewnie zarobków, ale także przez pryzmat progresu sportowego, jaki może wykonać w takim klubie. A drugi transfer odchodzący z Rakowa Częstochowa jest to Adnan Kovacevic, czyli stoper, który został ściągnięty również rok temu. Piłkarz, który jest z przeszłością także w drużynie Korony Kielce. On akurat grał w Lidze Mistrzów w Ferencvarosie ostatnio, dlatego też Raków no, ściągnął go właśnie podczas eliminacji, przed eliminacjami jeszcze do Ligi Mistrzów i wtedy miał zagwarantować właśnie spokój w defensywie, no i pewnie to doświadczenie, które miał ze sobą wnieść. Praktycznie wtedy dostawał minuty w Lidze Europy, czy też właśnie w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wiosnę już bywał w ogóle poza kadrą meczową, więc no myślę, że najwyższa pora, żeby się z klubem
pożegnać, a zgłosiła się po niego Miedź Legnica, czyli kolejny zespół, który również walczy o to, żeby trafić z powrotem do Ekstraklasy, więc no takie zespoły jak Ruch i Miedź, jak widać, trzymają rękę na pulsie i myślę, że są to dobre ruchy, ponieważ te kluby, które zmierzają właśnie tam do Ekstraklasy, no to ściągają piłkarzy, którzy już tam byli i wiedzą, z czym się je ta liga. Jak napisał sam Górnik Zabrze, liczba Japończyków w zespole musi się zgadzać i jak z zespołu odszedł Soichiro Kuzuki, tak Górnik już miał przygotowany transfer innego zawodnika z kraju kwitnącej wiśni. Yosuka Furukawa zasili szeregi Górników z Jubilo Iwata na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Do drużyny z Iwaty trafił w 2022 roku i spadł z nią do drugiej ligi, ale też od razu zrobił awans. Rozegrał w ich barwach dotychczas 76 meczów, strzelił 7 goli, głównie w tym sezonie wchodził z ławki, ma rozegrane prawie 700 minut. Fukurawa ma dopiero 21 lat, gra na lewej stronie, ale jest zawodnikiem prawonożnym. Kolejnym klubem, który dokonał ciekawego transferu ostatniego dnia okienka, jest Lech Poznań. Oni mieli na celowniku na przykład Patryka Dziczka, czy też Mateusza Łęgowskiego. Do tych ruchów koniec końców nie doszło, ale udało się ściągnąć Stiepana Lączara, czyli zawodnika grającego ostatnio w Ferencvarosie, czyli środkowego pomocnika, którego Lech z pewnością potrzebował, także przez to, że w tym okienku odszedł m.in. Jesper Karlström. Lączar jest Bośniakiem, do 2021 roku był nawet powoływany do reprezentacji Bośni i Hercegowiny, ma na koncie 11 występów w kadrze i też sporo trofeów, wygrywał krajowe puchary na Chorwacji, w Bośni, czy ostatnio w Węgrzech. Grał sporo w europejskich pucharach, ponieważ grywał w Astanie, w Ferencvarosie, czy też w Rijece, więc na pewno na to doświadczenie skusił się zespół z Poznania, choć nie będzie grał teraz w europejskich pucharach, no to myślę, że jest to też melodia przyszłości, a on przychodzi do zespołu na zasadzie rocznego wypożyczenia, również z opcją wykupu po sezonie. No myślę, że też zaczął nieźle ten sezon, ponieważ w 12 meczach strzelił 5 goli i zanotował 4 asysty, więc jeżeli gracie w fantazję Ekstraklasy, to myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Dopiero drugiego transferu ostatniego dnia okienka dokonała Pogoń Szczecin, choć prezes Mroczkowski mówił, że nie mają za bardzo finansów tego lata, żeby ściągać piłkarzy, tak no udało się na koniec wysupłać parę groszy na to, żeby wyciągnąć 20-letniego stopera z AS Romy. Do zespołu trafia Dimitrios Keramitsis, który przychodzi właśnie z drużyny z Rzymu, gdzie grał w młodzieżowych zespołach. W Primaverze ma rozegrane 76 meczów, z Pogonią podpisał kontrakt na 3 lata. I ma 1,93 m wzrostu, w poprzednim sezonie strzelił aż 6 goli, więc no ciekawe też, czy tą swoją bramkostrzelność przełoży na Ekstraklasę. A skoro mocno osłabił się Piast Gliwice, którego osłabił mocno Raków Częstochowa, wyciągając Mosura i Amejoła, czyli pewnie ich najlepszych piłkarzy, tak oczywiście Piast musiał jakoś te transfery nadrobić. Może do ofensywy nikogo nie ściągnęli, ale na koniec okienka ściągnęli dwóch zawodników na lewą stronę obrony i do środka. Pierwszym z zawodników jest Miguel Nobrega, czyli środkowy obrońca z Rio Ave z Ligi Portugalskiej. Ma 1,90 m wzrostu, rozegrał 34 mecze na poziomie portugalskiej ekstraklasy i 27 na drugim szczeblu rozgrywek. Strzelił nawet jednego gola w najwyższej lidze. Jest wychowankiem Benfiki i zagrał nawet 2 mecze w pierwszym zespole, ale się nie przebił. Na wypożyczeniu grał również w Grasshoppers Zürich. Jak już myślę, zdążyliście się przyzwyczaić podczas tego odcinka. Większość ruchów ostatniego dnia okienka było wykonywanych na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. No i nie inaczej jest także w przypadku tego piłkarza. Drugim transferem Piasta last minute jest ściągnięcie Jakuba Lewickiego z Jagiellonii Białystok. Na tej stronie defensywy w Jagiellonii po prostu zaczęło się robić ciasno, ponieważ no oczywiście odszedł Bartłomiej Wdowik, ale później w jego miejsce trafił João Moutinho, a ostatnio ściągnięto z Kotwicy Kołobrzeg Cezarego Polaka. Lewicki musiał odejść, nie dziwię się, musi szukać miejsca, gdzie po prostu będzie regularnie grał. Poza tym ten chłopak w tym roku kończy dopiero 19 lat, także i tak już ma sporo występów ekstraklasowych na koncie, aż 44. No i do tego tytuł mistrza Polski zdobyty z Jagą w poprzednim sezonie. To jego pierwsze rozstanie z macierzystym klubem i miastem, więc na pewno czeka go jakiś nowy etap w jego karierze. Kontrakt podpisał do 2027 roku. A skoro mowa o Jagiellonii, no to też powiedzmy sobie o ostatnim ich transferze, który no co prawda nie został wykonany ostatniego dnia okienka, ale dosłownie kilka godzin po tym, gdy dodałem poprzedni odcinek. Do Białegostoku trafił naprawdę bardzo dobry zawodnik, Słowak, ale broń Boże nie stary, młody Peter Kowacik, który w zeszłym sezonie robił furorę w słowackiej ekstraklasie. Po poprzednim sezonie wykupiło go Como, ponieważ Słowak zaliczył kapitalny sezon w barwach Zeleziarne Podbrezowa. Strzelił aż 7 goli i zanotował 14 asyst, więc nic dziwnego, że zainteresował się nim klub z mocniejszej ligi, no ale jak widać nie znalazł się na razie w planach Cesca Fabregasa. Głównie Kowacik grywa na prawej stronie boiska, no myślę, że przyda się tam taki piłkarz
przebojowy, jak był wcześniej Dominik Marczuk. No myślę, że potrzeba tam takiego piłkarza i też mam nadzieję, że zgadniecie, na jakich zasadach przychodzi do Białegostoku. Oczywiście, że tak, roczne wypożyczenie z opcją pierwokupu to też jest, myślę, że bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że no jeżeli spisywał się będzie dobrze, no to można jeszcze na nim później znowu zarobić. Także myślę, że jest tutaj potencjał na gwiazdę ligi, ale oczywiście na spokojnie to się dopiero okaże, ale no liczę zdecydowanie na tego piłkarza. Do Jagiellonii przeniósł się także, co ciekawe, Presley Pululu, czyli młodszy brat Afimiko. Presley na razie jest przewidziany do gry w rezerwach, więc bardziej traktuję tego newsa ciekawostkowo. W zeszłym sezonie grał w czwartoligowych rezerwach niemieckiego Paderborn. Przyznajcie jednak, że no fajnie byłoby zobaczyć braci Pululu w tym samym czasie na boisku. No może akurat się tak rozwinie, że wskoczy do jedynki, no ale jak na razie oczywiście rezerwy, trzecioligowe rezerwy, które walczą w tym roku o utrzymanie. A na koniec kilka mniejszych ruchów transferowych. Przede wszystkim rozstanie z Puszczą Niepołomice Thiago Rodriguez'a, czyli środkowego pomocnika, który też w przeszłości grywał w Krakowie czy też w Sandecji. Ale jeżeli pamiętacie tego piłkarza z jakichś lepszych czasów, no to musiało to być przed sezonem 21-22, no bo właśnie wtedy zerwał więzadła, no i po prostu już na wyższy poziom, no ten, który prezentował, w sumie można powiedzieć, nie wskoczył i też już nawet w tym sezonie nie zagrał w ogóle, no a w poprzednim 7 spotkań, zresztą głównie z ławki, więc no myślę, że pozbywają się tego piłkarza bez żalu. Ale Niepołomiczanie dokonali też innego transferu, który może nie jest aż tak spektakularny, ale również jest transferem wewnątrz Ekstraklasy. Ściągnęli do siebie Mateusza Stępnia, który ostatnio występował w Stali Mielec, no ale również tam nie mógł liczyć na regularną grę. W całym zeszłym sezonie zagrał niecałe 500 minut, głównie wchodził z ławki, no wcześniej grywał także w pierwszej lidze w Arce Gdynia, najwięcej grywa na prawej stronie pomocy, ale w ofensywie występował już chyba na każdej pozycji, no także jako środkowy napastnik. Kolejny transfer z Zagłębia Lubin ściągnęło napastnika. Ściągnęli 18-letniego Daniela Mikołajewskiego z Parmy. Jest to piłkarz, którego możecie kojarzyć z występów w kadrze U17, na przykład na tym Euro w zeszłym roku, gdzie no odpadli tam, przegrali z Niemcami 3-5, ale naprawdę grali fajną ofensywną piłkę, z tego możecie ich kojarzyć, ale również z Mundialu, gdzie podczas jego trwania była czwóreczka zawodników, która tam niestety miała pewne problemy dyscyplinarne i została z tego zgrupowania wyrzucona, z tego mundialu, no nawet na tym mundialu nie zagrali. No to właśnie Mikołajewski był częścią tego zespołu, ale w tej niesławnej czwóreczce się nie znalazł. Mimo wszystko teraz w Parmie miał taką pozycję, że siedział na ławce, w Serie A, ale na ławce, no więc co to jest za rozwój dla piłkarza, więc został wypożyczony do końca tego sezonu do Zagłębia Lubin. No i oczywiście liczą na to, że po prostu będzie grał więcej i się rozwinie, no a może za sezon wróci do Parmy i może już będzie zawodnikiem, który no, będzie przewidziany w trochę większym wymiarze czasowym do grania. I ostatni transfer, Michał Głogowski z Hutnika Kraków przechodzi do Lechii Gdańsk. Jest to napastnik, jest to piłkarz, który ten sezon zaczął naprawdę bardzo dobrze. W 8 spotkaniach strzelił 6 bramek i jak do tej pory jest liderem strzelców drugiej ligi, więc myślę, że warto takiego piłkarza ściągnąć. A w sumie, jak na razie, to tylko zakontraktować, ponieważ oni go wypożyczyli do końca roku kalendarzowego z powrotem do Hutnika, więc jeszcze będzie miał szansę na to, żeby ten swój dorobek polepszyć. No a na wiosnę będzie już piłkarzem Lechii Gdańsk i miejmy nadzieję, będzie cieszył nas swoimi bramkami w Ekstraklasie. No ciekawe też, jak się ta kariera tego zawodnika potoczy. To tyle na dzisiaj, bardzo wam dziękuję za oglądanie moich odcinków transferowych. Bardzo fajnie się przyjmowały w trakcie tych 3 miesięcy, gdy to okienko transferowe u nas tak naprawdę trwało. Myślę, że mogę być zadowolony z tego, że oglądaliście i że przybywaliście tu mnie na ten kanał. No oczywiście miejmy nadzieję, że to będzie się jeszcze bardziej nakręcało. A na razie z transferami pewnie już przystępujemy. Skoro koniec okienka, no to pewnie wrócimy tu z transferami pod koniec tej rundy. Dzięki wielkie za oglądanie i oczywiście do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.